3DO. Siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku z najlepszej gry, jaka kiedykolwiek powstała. Mowa tu oczywiście o Heroes of Might and Magic 3 i będziemy grali na nieoficjalnym dodatku Horn of Darius. Zapraszam was do oglądania. Nieoficjalny dodatek, ale jest stworzony w klasyczny sposób, nie zmienia zbytnio mechaniki gierki. Ja tutaj jeszcze sprawdzę może właśnie głośność, czy jest ustawiona dobrze. Jest ustawiona dobrze, a więc możemy sobie rozpocząć. Pierwszy odcinek to będzie takie wprowadzenie do serii. Pozwolicie mi tutaj się zabawić nieco, że to tak nazwę. Ja sobie tutaj ustawię mapę Giant, mapę właśnie Giant, ponieważ na tej gigantycznej mapie na pewno można rozwinąć swoją postać w niesamowity sposób. Przetestujemy nowy zamek dodany przez właśnie Horn of Darius. Jest to wersja 1.4.2, a więc spoko. Usprawnienia oczywiście poszły też w górę i Heroes 3 jest to jedna z niewielu gier i jedna z dwóch gier w sumie, w których myślę, że lekko przekroczyłem ponad 1000 godzin rozgrywki. Tak, ponad 1000 godzin rozgrywki, a niewykluczone, że jest to wielokrotność jakaś właśnie tej liczby. Komputerowi również wybierzemy zamek, wybierzemy mu bastion, a więc artefakt też mu wybierzemy. A więc będziemy grali przystan na bastion. No i rozpoczynamy rozgrywkę, tworzenie mapy. Tak jak wspomniałem, ja tutaj będę musiał się troszkę rozegrać, żeby się wczuć w tego Heroesa. Dopiero później będę nagrywał tak już na pełnej, ponieważ dość dawno nie grałem. Ale chyba tego się zbytnio nie zapominam. No i dobra, okej. Rozpoczynamy mapkę. Ja tutaj mam już, tutaj widzę właśnie mnóstwo złota obok zamku. Tylko troszkę ta mapka mnie przeraża z początku. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie po pierwszym lub po dwóch pierwszych tygodniach, ponieważ z tego co widzę, nie ma tutaj potworków. Wiecie co, ja sobie rozpocznę to jeszcze raz. A więc chwilka. Oczywiście zagrałem takie same ustawienia, ponieważ ja chcę potworki mega silne. Brak silni. Silni mają być. Potężne stworki. Okej. Wybieram przystań naturalnie. Po raz kolejny wybieramy swojego ulubionego bohatera z tego zamku właśnie. Tutaj gramy na bastion znowu. I po raz kolejny tworzenie mapki. Tym razem mam nadzieję, że tak ją dopieszczą, że będzie konkret, że będzie ciężko, że będę mógł pokazać skilla i w ogóle będzie mega. A więc ogólnie zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, pomimo tego, że... i od razu teraz widzimy przynajmniej jakieś stworki drugiego poziomu, no. No to też bez rewelacji, aczkolwiek no nie jest najgorzej. Dobrze, dostałem nagolenniki ze smoczych kości, artefakt, który zwiększa mi wiedzę i moc początkową o jeden punkt. No myślę, że na sam początek mi się to mega przyda. No i jak widać, będę chyba musiał walczyć od samego początku. A więc ja jeszcze sprawdzę, czy jest wyłączona szybka walka. Jest wyłączona, a więc możemy przejść do notarcia. I chowance to jest nasz pierwszy przeciwnik. Mamy klonowanie. Ten bohater tworzy dwa klony. W poprzednich wersjach tworzył, no, 1.3 chyba, albo 1.2 jeszcze, z tego co pamiętam. Tworzył aż 3 klony, czyli był po prostu zajebistą postacią. No, nie będę się bał tego określić, ale był za bardzo przekokszoną też postacią, dlatego twórcy postanowili to usprawnić. I cholecia, tutaj mnie zaatakował chowaniec niestety, tracąc pirata jednego. No cóż. No, autorzy to oczywiście dopieszczają ciągle usprawnienie i w ogóle, i dlatego teraz jest... teraz ma tylko dwa klony, a nie trzy. No bo te trzy klony, no to jednak by była
za mocna potęga. Cholera, znowu muszę się bić, żeby wygrać, a więc no tu jest ciężko. No tutaj mamy już hordę i to taką dopieszczoną hordę. Oczywiście mógłbym spróbować i chyba nawet spróbuję, ponieważ nic nie szkodzi na przeszkodzie. Jako sobie poradzimy, dobra. Cholera, dobra, może jednak sobie nie poradzimy. Będzie ciężko w każdym razie. 6, 7. 7, cholera. No jest dupa, bym powiedział. Ale jakoś spróbujemy sobie poradzić. Dobra, czy ja tutaj 4-8 zaatakuję? Zaatakujemy już. Kurde, i to nie był najlepszy pomysł. Okej. Tutaj mamy te ulepszone. Te ulepszone są lepsze. Dobrze. Poczekamy sobie tą jednostką. I teraz puszczę właśnie klonowanie. Aczkolwiek z tym też troszkę poczekamy. Cholera, jak przegram, no to będzie dupa po prostu. Chyba jeszcze raz po prostu rozpocznę tą mapkę, bo naprawdę kiepsko to wygląda. Okej. Skasujemy tych troszkę. No i jeszcze tych. Dobra. Pojedynek ciężki, jak na sam początek. I chyba z tego, co się zapowiada, no nie jest za ciekawie. Nie jest kolorowo. Dwa. Kurde. Nie no, jak przegram, to będzie wstyd. Jest wstyd. Jest wstyd. Dobra. Powtarzamy to. Powtarzamy, kurde. Dobra, dostałem teraz zaklęty pierścień. Cholera, miałem tutaj pokazać skilla, a chwilowo no była dupa po prostu i dałem dupy. Nie będę się ukrywał, że tak powiem. Dobra, zakupimy sobie troszkę jednostek może. I to będzie chyba dobra opcja. Teraz po raz kolejny możemy próbować. Ewentualnie jeszcze jeden dzień przeczekam, przygibluję na tym zamku. Dobra. Teraz myślę, że mam taką armię, że mogę pójść sobie na halabardników. Z halabardnikami sobie na pewno pojedziemy. Chociaż na halabardników nie musiałem iść w sumie. A dupa, dobra. Mniejsza. Damy jakoś radę. Jakoś sobie pojedziemy. Z tym wszystkim, z tą opresją. Ten już może załatwić tamtych. A tutaj trzeba posiekać kalabarników. Udało się, dobra. Jest spoko. Uczymy się hipnozy i lecimy na chowanców. Dobrze, a więc ja tutaj najpierw przyczekam, wystrzelimy trochę tych jednostek, mamy prostą strzałę w końcu, trzeba korzystać. I trzeba chyba zmienić nieco taktykę. Standardowo biorę obronę i lecimy do zamku. W zamku wezmę sobie coś, zakupię, jednak jeszcze mimo wszystko weźmiemy sobie tych pięciu. Żeby już być po prostu bezpiecznym. I wiecie co zrobię? Tutaj zrobię w ten sposób, taki myk zrobię. Że podzielę te moje jednostki, żeby było po prostu, żeby stworzyć jakąś osłonkę dla strzelającego. To jest pierwsza moja taktyka. Puścimy klonowanie może na strzelającego, żeby załatwić dodatkowo kilka tych
Właśnie. O, i teraz się ustawiły elegancko. Tak, a więc teraz mogę załatwić je na spokojnie. Klonowanie. Okej. Poczekamy jednostkami. Strzelający są zasłonięci. Są bezpieczni, a więc okej. No i teraz wyżynamy po prostu te jednostki. Wszystkie po kolei. Dobra. No i teraz poszło to łatwo. No i dobra. Jednego możemy poświęcić. W sumie nie musiałem chyba zbytnio. Ponieważ i tak mam strzelający mi jeszcze ruch. Mamy tutaj 10 od razu właśnie kamieni. Ruda mi się na pewno przyda do rozbudowy zamku. I tak, mamy targowisko, mamy tutaj grupę jednorazów bitewnych. Jestem ciekaw, jakiego bohatera dostał właśnie komputer, dostał Malcoma. Już się obawiałem, że Lando dostał i będzie dołączał mi swojeki. Dobra, ale jakoś sobie radzimy. No chociaż było ciężko. No wiecie co? Na sam start sobie zakupię bohatera, jednak mimo wszystko. I tym bohaterem tutaj oddamy tą armię, żeby ten czuł jeszcze większą potęgę. Dzięki czemu no jesteśmy pewniejsi i teraz nie będę popełniał tych samych błędów co przed chwilą, bo to była tragedia, nie ukrywam. Ogólnie nie powinienem tak robić, ale to jest takie wprowadzenie do Sei, więc to no musicie mnie zrozumieć. Ja tutaj muszę pokazać się z dobrej strony. A tutaj dałem ciała i teraz mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Ja postaram się jak najbardziej poprawić. Dobra. Zestrzeliłem ich wszystkich elegancko. No i teraz na tego trzeba sobie przyczekać nieco. Kurde, nie ten. Nie! Dobra. Ten o właśnie miał zaatakować. Mamy zaawansowany poziom inteligencji, ok. Tutaj mamy szkołę magii, aczkolwiek trzeba sobie najpierw zakupić jeszcze przed tym właśnie Radę Miasta. Przed tymi właśnie, no, przed umiejętnościami, bo tam mamy do wyboru między wiedzą a mocą. Aczkolwiek musimy poświęcić na to 1000 sztuk złota. Ja sobie przyciszę nieco wolum na słuchawkach, ponieważ mnie to zagłusza, że tak powiem nawet. No i okej, dobra. Rozpoczynamy pełną gębą. Tutaj mamy te stwojki z pierwszego poziomu naszego zamku. Tutaj mamy jakąś chatkę czarownic. Okej. No i tutaj trzeba rozbudować nieco zamek, wiadomo. A więc kupujemy wszystko po kolei. Hajsy na samym początku jak najbardziej się przydadzą. Później już, nie no, później też się będą przydawać na pewno te hajsy. Ale no, ogólnie zakończę pewnie ten scenariusz z jednostkami z nie swojego zamku. Dobra. Tak czy inaczej, mamy tutaj sporo czartów, okej. No, w końcu teraz mi się te potworki naprawdę podobają. Nie no, w sumie horda, to sobie pójdę na tą hordę, żeby zrobić sobie przejście, żeby właśnie gdzieś jeszcze dalej tam pójść. Mnie ciekawi, gdzie ja mam kamieniołomy. Mamy tutaj na pewno składowisko i do składowiska się tam wybiorę. Tutaj mam też, możemy sobie zrobić przejście. Czy ja mam jakiegoś fajnego bohatera? Mamy tutaj
gościa od kryształów i przypuszczam, że będę chciał go zakupić. Ale na sam początek zakupimy sobie ratusz, żeby mieć jakiś stały dowód. Stały większy dowód. Dobra. Tak jak przypuszczałem, będą mi siekali te pierwsze jednostki, ale wystrzelimy tego jednego strzelającego i teraz z tymi sobie na pewno pojedziemy jakoś. Z gremlinami. Okej. Okej. Mamy tutaj ołę artefaktów, no i nawet nie będę musiał walczyć z tymi, żeby zrobić sobie przejście. Aczkolwiek znowu teraz czekają na nas troglodyci. Troglodyci, źle ubrani, źle umici. Okej, lecimy na troglodytów. Jest ich 32, 48. 48? Tak, 48, dobra. No to przyczekamy sobie każdą jednostką. I oczywiście fajtujemy tutaj. Ja mam 6 punktów ruchu, okej. Nawet bym mógł zabić, a więc... chyba warto zaatakować. Dobra. Dziabnę to w ten sposób. Okej. Tak oto obyło się bez strat. Manfreda mamy i Manfred niech tutaj zwiedzam. Właśnie i zbieram wszystko, co się da. Tutaj musimy poczekać jeszcze. Mamy uczonego. Uczonego chwilowo boję się wziąć. Chociaż w sumie wezmę i wczytam, jak dostanę jakąś słabą umiejętność, niechcianą, więc... tutaj oczywiście cytadela, zamek, trzeba zakupić. Ile jest tych watacha? I to 250 może ich być nawet, więc... no tak średnio to widzę. Dobra. No, tutaj mamy też tutaj troszkę do odkrycia. Ogólnie podoba mi się ta mapka. Dobrze. No i tutaj ten niech zbiera po tych wszystkich tych zakamarkach. Niech mi to wszystko wyzbiera. No sobie poczekam właśnie do pierwszego dnia. I z powrotem. Będzie miał taką ścieżkę swoją. Troglodyci. Dobra, na troglodytów można skoczyć. Mamy drugi poziom. Zawsze to będzie troszkę kamieni do przodu. A kamieni mi się przydadzą, ponieważ nie mam nawet kamieniołomów jeszcze. Ja tutaj sobie naszykowałem dwie herbatki, żeby mieć co pić, ponieważ to będzie naprawdę długie zagrajmy. Chociaż, no, wszystkie pozostałe mapki będę nagrywał na mapie XL, mi się wydaje, ponieważ to jednak jest strasznie długa, takie zwiedzanie tej całej mapy Giant. Dobra. Wiecie co? Lecimy po kamień. Manfred niech mi tutaj czeka, a ja w zamku sobie zakupię tego bohatera, chyba że, nie wiem, zamek już mamy. No, musimy zakupić bohatera, dobra. Poświęcę się. Mamy Vokiala, mamy Sandro. Sandro jest dobrym bohaterem. Sandro Nekrolowy. No, to jest kurde kozak postać. Jeszcze sobie zakupiłem strzelających jakiś, żeby mi się tutaj właśnie poczekały. No i musimy ogólnie czekać na Kapitol, ponieważ Kapitol to jest podstawa. Tutaj kolejny jest uczony. No dobrze, no. Trzeba czekać na ten Kapitol. Tydzień kryłka. Noc kryłka.
Okej, okay, no to sobie wezmę go i ochrona przed wodą. Dobra, może być. Może być, ja tutaj jeszcze naskoczę do mistycznego ogrodu, albo nie, no. W sumie chyba nie warto. A więc lecimy od razu. O, tutaj mamy czarodziejskie smoki, widzę. Tutaj mamy obiekt miejski, portal. Mapka zapowiada się całkiem fajna. Jak chcemy wejść, no to klikamy spację, żeby nie tracić ruchu dodatkowo. I tutaj znowu lecimy po kamienie. 10 kamieni mi się przyda. Dobrze. Dobrze, no tutaj czekamy na kapitał, wiadomo. Spinta mamy. Spint pod tym właśnie specjalność tam magiczny. Całkiem spoko się zapowiada. Aczkolwiek no... Myślę, że obejdzie się bez niego. Podstawowy nauka czajów. Właśnie tego chciałem ominąć. Nauka czajów nie jest zbyt dobrą umiejętnością. Nie polecam. Dobra. W każdym razie lecimy po szkołę magii. Uczonego chwilowo zostawiamy w spokoju. A tutaj jak najbardziej wyzbieramy wszystkie możliwe obiekty. Dobrze, mamy kapitol. Będziemy mieli kapitol. Mamy tam niebieskiego obok siebie. Nie, nie, nie. Właśnie, tutaj najpierw przede wszystkim kapitol trzeba. Jest kapitol, jest podstawa. Tutaj trzeba przyczekać, no to ten sobie też niech poczeka. Właśnie przy tej szkole magii. Bo nic innego nie może zrobić. Teraz będziemy mieli stały dochód 4000, więc to jest 4000, no to jest jednak całkiem już nieźle. Tutaj jeszcze mogę pójść się zobaczyć. A w zamku no wypadałoby kupić sobie magazyn zasobów, aczkolwiek najpierw jeszcze tutaj właśnie nieco chcę rozbudować ten zamek. Dobra, kryształy mi się przydadzą na pewno. A tutaj mam sporo golemów. 50 golemów może być. Dobra, jak sobie dokupię troszkę strzelających, no to jednostek, no to myślę, że śmiało będzie można się wybrać. Okej, okay, ja tu jeszcze załatwię rysałki. Rysałki też jeszcze damy radę załatwić. A ten niech czeka znowu. Bo nic mu nie pozostaje innego do roboty. Dobra. Okej, okay, ja tu sobie zakupię jeszcze kilka jednostek. Kilka budynków, kilka obiektów i możemy sobie zakupić Fortnixów. Czy to będzie dobra opcja? Na pewno zakupię to. Fortnixów jednak troszkę kosztownie jest. Ale też sobie chyba zakupię. Kurde. Znowu i dużo. Dobra. Planowanie. Okej. No i teraz sobie na pewno jakoś z nimi pojadzimy się. 15, no to wszystkich naja zabija. Jest dobrze. No te klonowanie jednak pomaga tutaj w rozwoju. Mamy podstawową magię wody. Okej. Oczywiście mam nadzieję, że nie dostanę jakiejś słabej umiejętności, ponieważ to będzie słaba opcja. Wtedy ten bohater mój spadnie na boczny tor, a ja sobie wykreuję jakąś inną postać. Dobrze, no tutaj sobie zakupimy Fortnixów, już niech będzie. No i na następny tydzień już będziemy mogli sobie wir magii właśnie, wir wodny dopierdzielić, czyli będziemy mieli najlepsze jednostki z tego zamku. Żmije takie, okej. Okay. Ja tutaj jeszcze właśnie z wiedzę mocy. Wiedzę mocy, dobra. Ile tutaj mamy? Za 20 punktów, okej. Okay. No to możemy się wybrać do czarnej wieży z kim? Złoty smog.
Czy ja sobie pojadę ze złotym smokiem? No nie wiem. Jeden jest. To zależy, co on zrobi. Poszedł mi na strzelającego. No słabo. Dobra, ja najpierw zaatakujemy tą postacią. Ja zaatakuję ten. Sklonujemy tych i jakoś może damy radę. Go ubić ogólnie. No, niech właśnie sięgnie go. No, zabijamy smoka. Udało się. Mamy buty laczki przyspieszenia, więc okej. Będziemy teraz szybko popylali na mapie. Będzie spoko. Dobrze. Znowu tydzień kajuka. Kurde, co oni mają z tym kajukiem? Dobra. Bierzemy sobie wiedzę. O, tutaj mamy jednostkę neutralną, która wprowadza właśnie Hota. No, w przyszłej wersji, czyli prawdopodobnie będzie to grudzień 2016, jeszcze dojdzie do tego Leprechaun. Kolejna jednostka. A więc oni to ciągle urozmaicają, tą, ten Horn of the Abyss. Tam pamiętam, że w planach początkowo były trzy zamki. Był to Kronknovex, czy jakoś tak? Katedral. Katedral to była taka odwrotność zamku, czyli taki zły zamek. Z upadłym aniołem, z upadłym aniołem na czele. Ogólnie spoko to było, w ogóle. Taka... No, mega wyglądała ta jednostka, ogólnie mega zapowiadał się ten zamek. Najbardziej właśnie go wyczekiwałem, aczkolwiek... Aczkolwiek projekt tam podupadł i w ogóle fajnie, że wyszła wersja 1.0, wersja beta wtedy wyszła. A później to dopiero udoskonali, aż doszło do tego właśnie nowej jednostki. Mamy tutaj właśnie Satyra i póki co Fangaemowie. Nie wiem, co to jest za jednostka. Jeszcze z nimi nie walczyłem w ogóle. Jakby nie patrzeć. Okej, dobra. Wiecie co? Ja tutaj lecę jeszcze po kamień. Niech popyla tam i dalej właśnie zbiera. Pójdzie sobie po wiatek. Dobra, tutaj w zamku czekamy. Możemy sobie nie, możemy sobie zakupić gildię złodziei, ponieważ gildia złodziei też swoje kosztuje, swoje drewno. Okej. Troszkę jednostek może oddać. Mi się te jednostki przydadzą na sam początek. No a w zamku czekamy jeszcze jeden dzień i będziemy mogli sobie zakupić właśnie wir wodny. Mega sprawa, mamy już wir wodny. A kogo ja tutaj mam w tawernie? A, mam tego Spinta. Okej. No i dobrze, lecę jeszcze do akademii. Trzeba będzie wrócić do zamku i nauczyć się podstawowych czarów z gildii magów. Z gildii magów poziomu pierwszego. Czyli będziemy mieli magiczną strzałę, błogosławieństwo. Nawet nie mamy tutaj spowolnienia ani przyspieszenia. Jesteśmy kompletnymi biedakami. Ogólnie Heroes to jest gierka. No, najlepiej się gra z kimś obok po prostu. Pamiętam, jak spędziłem, no kurde, nie jedną nockę, naprawdę, uwierzcie mi, nie jedną nockę na Heroesach właśnie. Dobra. Mam nadzieję, że nie będziemy miesiąca plagi, ale lepiej się ubezpieczyć, zakupić trochę jednostek. Ale w sumie z tymi jednostkami już możemy troszkę poszaleć. A więc polecimy sobie na kościeje, żeby wziąć obserwatorium. Ale jeszcze, no, jeden dzień jednak przesiedzimy w tym zamku. Niech mi się tutaj odnowi mana.
Indian złodziej. I teraz możemy sobie sprawdzić. Okej, 2722. No, nie ma najgorszych umiejętności. Ale ogólnie mam lepsze, dobra. No, lecimy. I okej, no, wybudujemy sobie od razu te asidamy w walce, w boju. Sprawdzimy je, one są kozackie, naprawdę. Gdy zaatakują jedną, gdy zabiją chociaż jedną jednostkę, no to atakują podwójnie. Nawet nie muszę puszczać tego właśnie klonowania, żeby to szybko zagrać, ok, więc zbijamy sobie ten. No i tak, musimy pokonać tych szkieletów, tą potaszkę. Tutaj mamy krasnali. No a ja zaraz ogólnie wybiję z tego zamku, żeby faktycznie coś zwiedzić tutaj na tej mapie. Bierzemy kamień wiedzy, mamy mistrzowski poziom inteligencji. Na łuczników w sumie można się wybrać również, ale nie będziemy toczyć z nim walk, gdy nie ma takiej konieczności. Natomiast z ożywieńcami chętnie się zmierzę. Oczywiście na sam początek każdemu przyciekam. Puszczamy klonowanie i... I teraz po prostu robimy rozbijanie na mapie. Dobrze. Jesteś mój ożywieńcu. Mam mądrość. Zaawansowany. Manfred, niech mi tutaj zwiedza, zbieram. No po to złoto nie pójdziemy niestety, dobra. A więc przesiedzimy tutaj w tym miejscu do następnego tygodnia i później się bierzemy gdzieś tam dalej, nieco. Trzęsienie ziemi, no raczej mi się zbytnio nie przyda. Z Peluna można sobie jeszcze zakupić, wykupiłem jednostki strzelające. Możemy sobie jeszcze nawet smoczka, znaczy smoczka, węża zakupić. I dobra. Jeden dzień jeszcze można poczekać w tym zamku. 5, niestety 5. Jajajaj. Wiecie co? Jest to jednostka, którą można podwójnie ulepszyć. Sami widzicie. Chyba źle postąpiłem, ponieważ no tam można. Mógłbym trafić drewno na przykład w tym, ale dobra, mniejsza. Teraz możemy wybić z tego zamku, możemy iść do krypty od razu. Ale jeszcze do składowiska skoczę. I sprawdzimy bohatera, jakiego mam w tawernie. Mamy Dereka. No nie jest jakaś to dobra postać, najlepsza. No i taka podstawowa krypta będzie już zaliczona. Mam, mogę sobie pozwolić na to klonowanie. Chociaż nie bez tego klonowania by się odbiło, ale będzie szybciej dużo. Okej. Watacha przeciwników. No, tutaj musimy do tej chatki zajrzeć. Tutaj dostałem rybę. Okej. No i niech leci do kolejnego ogrodu. W sumie nie mam tutaj zbyt wielu wyjść, więc i mi się to jak najbardziej podoba. Dobra. W ogóle pamiętam, że te jednostki, w ogóle w sumie wszystkie jednostki, bo tam były doświadczenia jednostek. Wszystkie jednostki były wykokszone i to tak w niesamowity sposób. Że na przykład te jednostki przenikały przez takie obiekty, przelatywały. No, wok to jednak wok. Aczkolwiek chyba wolę klasycznie jednak dodatek typu właśnie Coin of the Abyss. Nie jest to oficjalne, aczkolwiek no jest.
jest robiony na wzór tych oficjalnych dodatków, a więc to mi się podoba. Dobrze, poczekamy sobie. Wystrzelimy tych majonarzy. Okej. Trochę hajsu mi się przyda, ponieważ ciebie tutaj na brak funduszy. Pójdziemy sobie do czarnej wieży, to jest kolejny. Dobra, ten niech tam się kieruje właśnie w stronę tej chatki, ponieważ mnie tam ciekawi, co tam spotkamy. Tutaj możemy sobie zakupić właśnie magazyn zasobów. Niech mi się siarka tutaj... no, będziemy mieli zawsze jakiś zasób siarki. Dobra. Zielone smoki, okej. No, z zielonym smokiem sobie pojadzimy. Tragedii nie będzie. 180. Mam błogosławieństwo, mamy. A więc dobrze. Magia powietrza, okej. Póki co umiejętności mamy całkiem spoko. Nie mogę narzekać. Idziemy na teoglodytów. I tutaj ten niech też się właśnie zmierza w tą stronę. 5566. To umiejętności takie okej. Jak na początkowe. Jeszcze jedno ulepszenie mam tych strzelających, a więc ja się podpalę i właśnie sobie zakupimy tych ulepszonych. No, mamy tutaj drewno, a więc na pewno stoczymy pojedynek o drewno. Ale chwilowo, mamy tutaj teoglodytów do zabicia. Poczekamy. Z każdym potworem właśnie czekamy i dobra. Okej. No, musimy zdobywać w jakiś sposób doświadczenie. Fajnie, że trafiłem magię powietrza, tam trafiłem jeszcze przyspieszenia, więc jest naprawdę spoko, ponieważ gdy będę miał mistrza w przyspieszeniu, będę miał przyspieszenie na wszystkich od razu. Tutaj mamy co? Mamy błogosławieństwa, a więc tak średnio, ponieważ już to mamy, już to wiemy. To jak w Gothic 3 tam zawsze było, już to wiem, już to wiem. Dobra. Będzie miał Moyale, nie ma Moyali. Nie zabił, ale to trzeba wybaczyć, ponieważ jest jeden wąż moeski tylko. Manfred, niech tutaj zgajnie TT i niech idzie właśnie, kieruje się do chatki. Ja chyba stoczę bój. Albo tam podejdziemy do tej chatki, zobaczymy, jak trafi się jakaś fajna umiejętność, no to te się właśnie wezmę. Nie jest szczęście, no to nie jest fajna umiejętność. Tutaj oddamy troszkę tych, a tutaj właśnie lecimy sobie na meduzy. Czy z meduzami chcę walczyć? Nie, to też jest jednostka strzelająca. Tamto zostawię do wyzbierania temu mojemu innemu bohaterowi, temu tutaj. Niech też ma coś do roboty. A ja tutaj jeszcze mogę posiekać kilka potworków. Od razu lecimy, nie ma co się zastanawiać. Rozbójnicy. Rozbójnicy to jest darmowa wizja. Gdy mamy właśnie rozbójników w armii, no to jak najbardziej jest to na plus. Co ja tutaj mam? Nie, to sobie zostawimy rozbójników w razie w. Dobra, okej, z nimi spauzujemy. Okej, wyzbieramy wszystko. O, tutaj możemy jeszcze przejść, więc okej. Mi się podoba. Walczymy z ożywieńcami teraz. Jest ich tutaj 60. Z
120, ok, więc to też nie będzie problem zbytnio. Odsuniemy, dobra, no i ogólnie czekamy teraz. Jest moje, ale są i spoko. Jest dyplomacja, mamy dyplomację, to mi się jak najbardziej podoba. Dyplomacja jest to niesamowita potęga. W sumie do pełni szczęścia mi tutaj jeszcze brakuje tylko magii ziemi. No a magię ziemi na pewno też trafimy, bo myślę, że no jest spora szansa. Idziemy na strzelających, na strzelców właśnie. Liczę na to, że będą uciekać. Geota, tutaj możemy sobie jednostki za doświadczenie wymieniać. Mogę sobie ulepszyć czarodziejską wieżę. No i chyba sobie ulepszę, ponieważ kosztuje mnie to kryształy, a kryształy mamy stały zasób właśnie, więc jest ok. Nie będziemy walczyć z tym na pewno. Dobrze, Manfred, niech tutaj się kieruje przede wszystkim. A ja tutaj, no, siekam sobie wszystkie jednostki, jakie już napotykam na swojej drodze. Trzeba wbić mistrzowski właśnie poziom dyplomacji teraz. To jest nasz cel. Dobrze. Do tajasu gryfów mógłbym w sumie skoczyć. Tak się zastanawiam, czy aby sobie nie pójść. Zawsze to będzie kilka aniołów w armii. Jest! W końcu jakiś inny tydzień niż kryłka. Mamy Cyrę, więc Cyrę sobie zakupię. To będzie moja druga bohaterka, która od razu niech idzie. Niech sobie zakupi troszkę armii i niech idzie właśnie. Ta będzie miała tych strzelających. Niech będzie miała też tych węży morskich i sobie pojadzić. Natomiast te pierwsze jednostki możemy sobie usunąć. Czy możemy kupić te pierwsze jednostki właśnie. I okej. Cyra natomiast niech właśnie... A, jeszcze niech tutaj zwiedzi te umiejętności. A tak. Magia wody. Moc. I niech idzie tam na dół się kieruje. Nauka. No to tak średnio bym powiedział. Manfreda już w sumie zbytnio nie potrzebuje. A, tutaj chowance trzeba pokonać. Dobra. $100, $250, $20, $50. No nie wiem. Gryfy zawsze kontratakują. Wiecie co? Zaryzykowałbym, ale musimy oddać strzelających, ponieważ strzelających nie chcę stracić. Mogę się założyć, że tam każdy na strzelających będzie usiadł. Więc słabo. Dobra. Zabił, ale dobra. Oddał, zabił, atak sobie weźmiemy. Atak też jest bardzo dobrą umiejętnością. I tutaj mamy piratów. Piratów może bym nawet dołączył. Aczkolwiek, no myślę, że przydałoby się jakaś lepsza armia jeszcze. Dobrze. Właśnie odda na chwilkę tych strzelających, zwiększa on 3... O, właśnie.
Dobra, jeszcze tych sobie oddamy. Wszystkich. No dobra. Teraz się żyje. 30! Wpadłem w gówno po uszy. Jakoś w ten sposób to spróbujemy rozegrać. On chyba tylko dwa razy kontratakuje. No, no nie, no nie. Kurde, no nie. Dobra, o, dostałem moja, ale już dokończyłem przynajmniej tamtego. Planowanie. 7-6, dobra. Możemy sobie skibomować. No na pewno stracę trochę jednostek. Tych strzelających głównie. Ale zwyciężymy na pewno. Uuu, wąż morski może się czuć teraz zagrożony. Tego ptaszka już nie chcę tracić. Przyspieszenie, błogosławieństwo. Zostało 87. Liczę na to, że mnie nie zabije. Nawet nie mam tutaj uleczenia. Dobra, palne uleczenie. Te pierwsze jednostki mogę akurat stracić. Dobrze, dyplomację poziom zaawansowany. I tak oto w ten sposób zwyciężyłem. Udało się. 6, dobra. Te dwa zwoje w ogóle kompletnie nie potrzebuję. Oddamy. Cea natomiast niech idzie tutaj z wiedzą w ciągu dalszym. Niech się uczy nowych umiejętności. A ten nasz główny może skoczy sobie na krasnoludki i pójdziemy tam o sobie. Chyba że mnie ciekawi, co jest jeszcze w tej kaplicy. A więc lecimy do kapliczki i od razu po kamieniołomy. Okej, okay. Trzeba poczekać. No to trzeba czekać, jak trzeba, no to trzeba. Nie potrzebujemy takich jednostek wajmy. Słabo, liczyłem na dyplomację, szczerze powiem. Znaczy nie na dyplomację, tylko na wizję, szczerze powiem. Ale się nie udało. Rozproszenie, a tutaj? Posprawdzamy. Odwiedzony. No dobra, trzeba zbierać te skille. No, będziemy mieli dwóch bohaterów. Okej, może nawet trzeci jakiś dojdzie. A więc zwiedzimy sobie tą mapkę w miarę szybko, sprawnie. Mam nadzieję. Ale ogólnie udało mi się w miarę dobrze wykreować postać już. Jestem ogólnie zadowolony. Lecimy na Krasnali. Nie ma co się zastanawiać. I tak oto mamy 10 poziom doświadczenia już. 10 level. No okej. Tutaj polecimy sobie znowu do wieży. Przyspieszenie już mamy. Czy jest tutaj
w ogóle potrzeba. O, tutaj jest drugi poziom z domu. A więc, no, przejdę się tam. Przejdę, obadam sytuację, zobaczę, co tam jest. Tu lecimy do krypty. I uczymy się ogólnie umiejętności tych wszystkich. A ja tutaj mogę sobie zakupić gilię magów poziom 3. Zakupimy sobie gilię magów do poziomu 4. Może będziemy, może trafimy na miejski portal. Miejski portal ułatwiłby mi sprawę, ułatwiłby mi życie. Złoty smok ma pierwszy na pewno rubin. A poziom na jednostki pierwszego poziomu. Jednego, dobra. Błogosławieństwo i lecimy. Mamy płaszczyk. Dzięki temu płaszczykowi mamy po 10 właśnie mocy i wiedzy. A to jeszcze na wataszkę skoczę szkieletów. I do zamku by wypadało wrócić po raz kolejny. Żeby po raz kolejny właśnie nieco urozmaicić tą armię. Dobra, lecę na te szkielety. Okej. Tutaj zbieramy hajsy, hajsy mi się przydadzą. No, to właśnie składowisko mi się też przyda. Tam jeszcze nawet nie odkryłem. Skoczymy sobie. Dobra. Tutaj to załatwię w ten sposób. Dobra. Jest to zwycięstwo. W sumie nie mogło być inaczej. Ciekawią mnie te jednostki. Zwłaszcza, że z nimi nie walczyłem. Poleciałem z ciekawości, jest walka, więc nie uciekały. 50! Nie są takie złe, wam powiem. No ale myślę, że na lajcie powinienem sobie z nim pojadzić. Mają, no, są wolne. Są wolne. Też już się zabić. Poczekamy sobie. Nie no, tamten powinien się zabić właśnie tych. Ten strzelający. Śmieszny odgłos podczas zabijania. Czy chcę walczyć z Watahą? Chcę walczyć. Powalczymy sobie. Na co się będę? Przyspieszenie. I lecimy. Ogień. Niewielkie straty. Zawsze do przodu z poziomem. Tutaj sobie poczekam. Ten jeden ruch, żeby nie musieć powtarzać się w razie czego. Wiedza, no to okej, mi się to podoba. Dobrze. I tak, czy lecę na wstecznym, czy tutaj jeszcze skoczymy? Nie, dobra, no lecę na wstecznym. Tutaj właśnie trzeba odwiedzić. Jak będzie wizja, no to nawet cyją tam się zawrócimy, żeby to zgarnąć. Manfred, niech tutaj do zamku idzie odnieść te lędźwia legionisty. I będziemy mogli skasować ogólnie tego bohatera, bo no raczej mi się zbytnio nie przyda. Lecimy, będzie to zawsze dodatkowa obrona. No i tutaj pójdziemy sobie na Krasnali. Okej. No to Manfred niech już się tutaj kieruje właśnie do zamku z powrotem.
Dobra. A w zamku, no w zamku, jak to w zamku, trzeba czekać. Dobra, może przyłączymy nawet te jednostki. Byłoby spoko. Tutaj do wiatraka się przejdziemy. I o. O proszę. Czekali tylko na walkę. Ale myślę, że też to będzie easy. Tak jak wspomniałem, ja się tutaj przede wszystkim dobrze bawię przy tym nagrywaniu i przy właśnie w tym pierwszym odcinku. No do tego bardziej poważnie podejdziemy do tego niż w drugim odcinku. Będę grał albo na losowo, albo będę po prostu wybierał zamki po kolei, na przykład zaczynając od zamku, kończąc właśnie na przystani. To już z 8 komputerami będziemy fajtować. Choreda. Pegazy. No zwiedzę troszkę tego terenu, może znajdziemy nawet... A fajnie by było, jakbym znalazł właśnie smoczą utopię, ponieważ w miarę szybko bym się wybrał. Niestety nie chcą się przyłączyć, no ale za to będzie troszkę doświadczenia do przodu. Poczekamy sobie jak najbardziej i teraz ogień. Jest wizja, kurde, nawet nie sprawdzę. O jest, tęcz, to mi się podoba. Za 2 dni właśnie kupię sobie ginie magów. Cholecia, no to mi się podoba jak najbardziej. Ta wizja i wszystko będzie. Księga magii powietrza. Na Feniksy trzeba się będzie wybierać. Idę na Ogaję, mam nadzieję, że Feniksów nie zaatakuję przypadkowo. Dobra. Okej. Okay. Ten niech leci oddać ten artefakt i bye bye mounted. Dobrze mi posłużyłeś, ale spiedzielaj. I tutaj mamy jeszcze ze swojego zamku właśnie kilka jednostek. Błyskawica, no to nie jest najlepiej. Dobrze. Tutaj błogosławieństwo i sprawi na wszystkich. No cholecia. Mają szybszy ruch. No więc sobie je po prostu przyspieszę nieco. No a tamten niech już mnie zaatakuje. A nie, nie kontratakuje, więc... Przypał. Dobra. Przyspieszymy tego. No i lecę na tego, a tym niech się zajmie właśnie CBE. A to gnida. Dobra. Dowodzenie, weźmiemy sobie dowodzenie. A w sumie... No i teraz magia powietrza, magia ziemi. Będzie spoko. Ściana ognia, kurde. Kiepsko. To nie jest to, co bym chciał. Choreda. Ale mam za to puszeczkę Pandory. Lecimy. No, sporo ich jest. Nie dojdę nawet za pierwszym ruchem. Wybiją mi troszkę tych. Jakiś tam błogosławieństwo mogę się puszyć, ale kurde, stwierdziłem, że po co. Magia powietrza jest, elegancko. 70 niziołków jest, nie wiem, po jaką koleję mi te niziołki. Watacha dzików. Czy chcę walczyć z watachą dzików? Pewnie.
Czemu nie? No, tyle, że sobie podzielę. Nie wiadomo też, ile tych dzików jest. Ale dobra. Ja się żyję. No idzie na niziołki. Na niziołki może sobie śmiało iść. Ja tutaj nie stracę zbyt wiele. Właśnie zepnę sobie osłonkę. Ten też niech się nie wtrąca zbytnio. Poczekamy. Zobaczymy, poczekamy. Dobra. I teraz po prostu pójdziemy. Te dziki nie powinny tutaj zabić właśnie. Okej, okay, no jednego straciłem, więc to nie jest za wiele. Mamy starożytne behemoty. A więc naszym priorytetem jest przejęcie, przechwycenie tej księgi magii. Księgi magii powietrza. Będziemy ogólnie mieli też wszystkie zaklęcia, czyli wyrota wymiarów. I już na starcie będę mógł stanąć bohaterowi tamtemu i przed zamkiem i po prostu zasłonić go. I jednym sobie gracza, a drugim sobie właśnie będzie stał i czekał. Dobra. To jest mój ogólny plan. Koniec. To już koniec śmieciu. Dobra. Hoeda. No, z Hoedą, na Hoedę nie będę szedł. Mam mistrza, mam zaawansowany. Podstawowy. Kiepsko. Nie będziemy ich przyłączać. Nie potrzebuję jeszcze za kasy to iść w ogóle. Jakby za darmo chciały, no to bym się zastanowił. Albo bym przyjął, bo bym zmienił sobie za doświadczenie na przykład. Okej. Dobra, lecimy, raczej nie stracimy anioła. Anioły to jest... Co jest? Jak krytykal? No nie no. Cholera, no to trzeba będzie wczytać autosave'a. Co jest, co jest, co jest? Jest, zamknij, dobra. Tu się nagrywa wszystko elegancko? Godzinkę już nagrywam, okej, dobrze wiedzieć. A więc wczytujemy autozapis. I po raz kolejny trzeba będzie stoczyć pojedynek. No nie chcę. Mam nadzieję, że teraz mnie nie wywali. No, czasami zdarzają się drobne błędy. Aczkolwiek da się to wybaczyć. Dobra, ja to sobie w ten sposób. Piąteczka i jest. Talent magiczny. Weźmiemy sobie talent magiczny. I teraz ostatni na właśnie magię ziemi sobie zostawię. Mam nadzieję, że nie dostanę jakiegoś ścierwa, tylko magię właśnie ziemi będę miał do wyboru. Okej. Okay. Fajna mapka, ale ciężko, ciężko się tutaj ogarnąć. A właśnie tutaj mamy tą opcję. Fajna opcja w ogóle, taka, że właśnie można wymieniać artefakty będąc w zamku. Tego bohatera możemy usunąć osobiście. Mamy po jednym zamku.
ma więcej bohaterów, wiadomo. Mam więcej złota, więcej drewna i rudy. Odkrytych obelisków, no ja nawet nie odkrywam, no ma więcej tych. No i kupujemy sobie ginie, mogę poziom 4. Jest miejski poeta, jest zajebiście. A więc ogólnie zaraz będzie powrót na zamek. Tym, jak i tamtym bohaterem. No i tak właśnie myślę, zaryzykować i pójść na Feniksy. Czy póki co śmigać i sobie załatwiać takie potworki. No ta wizja by się ogromnie przydała. Mimo wszystko. Dobra. Jest mistrz. Korpus. No, no to jeszcze korpus mamy, no to elegancko. Okej. Mumia. Zikurat. No tutaj chyba możemy rekrutować właśnie tamtej nowej jednostki. Ja tutaj nie mam armii, żeby walczyć z żadnym przeciwnikiem praktycznie. No dobra, ja śmigam jeszcze tutaj, zobaczymy. I jakby co, no to wracamy na zamek. Na zamku. Jeszcze postaram się właśnie ulepszyć te jednostki swoje i będzie spoko. Lunety. Lunety nie posiadamy. Dobrze, tych mogę sobie zgarnąć. Po drodze to też mogę sobie wziąć spore. No to pójdziemy, polecimy, bo można po prostu. O, jak miło. Dołączę sobie jak najbardziej. Na pewno się przyłączą, bo też mam ten zamek. Znaczy, no jest duża szansa, że się dołączą, ponieważ gdy mamy jeszcze tego swoje w armii, no to jest dużo większa szansa na powodzenie. W sumie skoczyłbym jeszcze tutaj. A więc się tam wybierzemy. Tutaj też sobie skoczymy. Ogólnie jeszcze wykoszę, ale nie, pójdziemy sobie jednak po ten miejski poeta, się przyda. Bo później wrócimy i nawet troszkę ulepszę tą postać. O, proszę, jest już kurde 4. miesiąc. Znowu. No, wypadałoby wykupić te jednostki, których używam. A te i te, no po prostu strata hajsu, jak dla mnie. Jest Księga Magii Ziemi. Dwie książki, cholera. Na te kurde mogę skoczyć jak najbardziej. Tamtym swoim głównym bohaterem. Tym właśnie. Dobra. Podejmiemy się tego wyzwania. Tak, tutaj na pewno ulepszymy tych. Dobra, zgarniam po prostu to, co mamy i lecimy. 199. Dobra. I jeszcze w sumie można by było wykupić, ale dobra, po co tracić hajs niepotrzebnie. Dobrze. Miejski poeta. Jest. Grupa. Na grupkę mógłbym sobie skoczyć. Ale właśnie chyba mnie przekonały te, żeby pójść. A więc lecimy tam o takim wypadku. Chcę ja pożyczyć na chwilkę troszkę armii tej swojej. Chociaż sama niewiele tej armii posiada. No. Okej. No i jest fajnie. Mam nadzieję, że Heros się dobrze nagrywa.
że bez problemów. Dobra, ja cyjem, niech podejdzie. Cyję wyślemy do zamku. Tam też właśnie. O, dobra. Artefakt w sumie też jakiś wymienię sobie. I okej. Mamy 250, spoko. Mamy spoko aimiem. A tutaj co jest? To jest chyba 4. poziomu. O ile się nie mylę. Tutaj natomiast jeszcze możemy sobie skoczyć właśnie po tą wiedzę. No, ogólnie po kilka umiejętności. Jeszcze sobie tutaj skoczę. Tu możemy sobie skoczyć. Jest dużo miejsc, w których nie byłem, w każdym razie. Który ja tutaj mam poziom? 12 i 8. Nie najgorzej. Miejski poeta. Kurde, jak zajebiście. Ale już mam w zamku, więc... nie potrzebuję. I tam może wykosimy właśnie wizję też. Fajnie by było. Bo tutaj będziemy mieli z tej księgi tą wizję, no i będziemy używali. Może rozbójników dołączę i też właśnie będzie demowa wizja. Na wataszkę sobie trzeba się zmierzyć z wataszką. Okej. Jak najbardziej chcę walczyć. Poczekam sobie jeszcze raz. No i teraz można wybić właśnie te jednostki. Jeszcze bardziej. Okej. Można lecieć. Dzięki temu mamy 13 poziom doświadczenia. Koebak. Nie wiem na jaką choleję mi ten zawodnik. Niech będzie chwilową. Ale jakiegoś celu to ja nie mam. Nie jest tak dużo. Nie jest tak źle, myślę, że szybciutko się z nimi bojami, są to nieumajli, więc... nie mogą dostać mojej ali, ja sobie poczekam każdą jednostką i wystrzelimy jak najwięcej tych właśnie rycerzy. Dobrze. Tych 12 by wypadało właśnie rozwalić. Anioł z kolei niech zaatakuje pierwszy tego. No i tak oto. Nie straciłem za wiele, a zyskałem dużo. To bardzo dużo. Wizja. Uciec, no bo nie mamy tego. Za hajsy? Za ile? Za 30 tysięcy. Wezmę sobie je. One mi się przydadzą przecież. Jak najbardziej. Będziemy mieli Feniksy, fajnie. Czy to nie cudowne? Dobra. Jakoś będę musiał podzielić tą aimię na tych dwóch bohaterów, na tych dwóch dyplomatów. Jeszcze sobie myślałem nad trzecim bohaterem. Trzeci bohater on miał właśnie nekromancję, by zbierał lisie. Dobra, oddawaj tych murzynów i spadaj. No a tutaj właśnie czekamy. Mam nadzieję, że uda mi się ulepszyć w miarę szybko ten budynek. Szerszenia, dobra. Nie jest źle.
Koegony chciał uciekać. Koegony ogólnie są dobrymi stworzeniami. Będę miał drugą księgę, więc to będzie mega. Jedną książkę oddamy dla Sydcy, więc będzie mega. No i o to mi chodzi, dobra. Najpierw sobie dołączę może te Feniksy. 32, 16 jest. Bierzemy jak najbardziej, no. Kto by się tutaj zastanawiał. Jeszcze dwa dni i będę mógł kupić właśnie. Dwie księgi magii mamy. Jakie to jest cudowne. Jeszcze będziemy musieli wbić no poziom mistrz właśnie w dyplomacji. Ale to też nie powinno być ciężkie. Czy ja tutaj jeszcze bym sobie poszedł na jakieś jednostki. No w sumie bym mógł załatwić te i te. I chyba tak zrobię. Żeby spróbować się nakręcić ten mistrzowski poziom dyplomacji. No dobra, a więc lecimy w takim wypadku. Tutaj miejski poeta najważniejszy, jest zaawansowana mądrość, więc się nauczyłam. I okej. Jeden dzień można posiedzieć, chociaż nie no. Ona tylko te umiejętności niech teraz zbiera. Przydadzą się. Walczymy z gumiami. Mamy Feniksy, Wajmi. Czuję się kozacko z tym. Dobra. Nawet jak nie trafimy tej magii ziemi, to i tak będziemy sobie dawali jady. Chociaż magia ziemi by się przydała. Nie ukrywam. No, Feniksa mi nie zabiją tak łatwo. Dobrze. Jeszcze węża wyślemy i jest. Jest, jest! Magia pójdę z ziemi, to mi się podoba jak najbardziej. Z tymi można od razu się zmierzyć. Feniksy to jest ogólnie najszybsza jednostka chyba. Z tych normalnych zamkowych jednostek. A więc to też jest właśnie easy. I dobra. Trzeba fajtować dużo. Żeby wbić jak najszybciej ten mistrzowski poziom dyplomacji. Ja tutaj sobie wyzbieram, a możemy sobie właśnie zakupić teraz ulepszoną i mamy teraz te ulepszone stworki. To mi się podoba. Nie, ten w sumie nie potrzebuje typa, chociaż jakbym dostał mistrzowski poziom dyplomacji, no to nawet by się mogło przydać. Lecimy na Licie, ponieważ mam tutaj teraz możliwość... Mamy możliwość klonowania? No, powinniśmy mieć. A są takie niebieskie, takie potężne niebieskie. Już na jakiegoś kozackiego stwoja mogą to wykorzystać, ale dobra. Niech już będzie. Bierzemy doświadczenie. Tej many też nie będę wykorzystywał, ponieważ potrzebujemy na miejski poetal. Te anioły też już mi są zbędne zbytnio. A niech jeszcze chwilkę sobie pobędą. Dopóki nie znajdę coś lepszego. Kurde, smocza utopia. Ile ich jest? Wiecie co? Chyba się steleportuję później tutaj wyjota najwyżej zapodam. Będzie to dobra opcja, myślę.
dobijam. Okej. Okej. Idziemy teraz jeszcze. No ogólnie po te umiejętności. Może kolejna właśnie księga magii będzie. Byłoby mega. Nie obraziłbym się. Trzeba poczekać. Potrzebujemy mnóstwo. Mam mnóstwo siarki ogólnie. A więc ja sobie troszkę wymienię za siarkę. Jeszcze jeden tu. Starczy? Powinno starczyć. Starczy. Dobra. No i spoko. Strzelających zostawię. Nie chcę ich tracić, chociaż... Nie no, przydadzą się. Jakby nie patrzeć. I hajsy będą. Ogólnie, a więc... Jestem zadowolony z tego. Ponieważ gotówki nigdy nie zawieram. No i mamy jakiś środek transportu ogólnie, więc to też jest mega. Idziemy na bazyliszki. Na bazyliszkach troszkę pod ekspię. Cyja, jaki ma wolny ruch, no to jest... kawał drogi dla tam pod umiejętności, ale chwilowo i tak no, nie ma innego boju, ponieważ ten tutaj ma całą armię. Dobra, poczekam sobie. Dobra. Tutaj chyba będzie się bardziej opłacało sklonować. Aczkolwiek dobra. Chwilę obecną opuścimy klonowanie na tych. 9 życia. Jaki niesamowity fight. No, to niech nie walczy. Mamy co prawda wskrzeszenie z racji tego, że mamy księgę magii, ale jeszcze nie mamy mistrzowskiego poziomu dyplomacji. A więc lepiej nie ryzykować. Wizja 70. Spowolnienie i byśmy jakoś dali radę, 70. Doświadczenia też będzie sporo. Mam przyspieszenie na wszystkich, ale dobra. Kiepsko. 12, okej. Jako sobie pojedziemy. Gdzie jest klonowanie? Klonowanie jest tutaj. Trzeba dokonać klona i... Ja straciłem? 90. Z boją. Nawet klon przeżyje. Dobra, to załatwimy w ten sposób. I okej. Jakoś się z tym upojałem. A
Ale nie mogę dostać normalnie tej dyplomacji. Ile ja tutaj mi doświadczenia brakuje do kolejnego, bo potrzebuję mnóstwo tych poziomów jednak. Tu mamy jeszcze 85 nag. A więc się zmierzymy. Weźmiemy sobie tarczę ogólnie lepszą. Ale ataku, atak poświęcimy niestety. Tu jest nieco lepsza sytuacja. Dobra. W ten sposób polecimy znowu. Raczej nie stracę i sobie poczekamy tutaj z najeźdźcem. Dobra, jest to zwycięstwo, magia ziemi. Ale i tak w ciągu dalszym po prostu jest bieda, bo nie dostałem w ciągu dalszym. Jednojosce są i biblioteka by mi się przydała. O, nawet chyba z nimi walczyć nie będę musiał, ale stoczę i tak ten pojedynek się przyda. Cyje, jak tutaj podejrzuję strasznie długo, bo obełnę normalnie tylko. To jest... Nie martwi. Powinienem też zdobywać coś nią, a tutaj kiepsko. No tak, stoczymy pojedynek, ci będą najsilniejsi. Na tych będzie trzeba uważać szczególnie. 9 jełmy. No nie, że ten to jeszcze szybkie jednostki. Ale mamy już wskrzeszenie ogólnie, więc tak sobie pojedziemy. No i one nie są takie wytrzymałe aż bardzo. No sobie widzicie, 17. Dobra. Okej. Poczekaj i tutaj sobie pójdziemy. Czy działa na nich jakieś zaklęcie? Ja bym go oślepił, ale nie posiadamy czegoś takiego. Możemy sobie wbić po prostu mega mocy. Ale dobra, lecimy na smoczą utopię. Mam nadzieję, że będę miał pierwszy ruch, ale to mam Feniksy, to powinienem mieć. I odjadę sobie, dopiero dzielimy klonowanie. Lecimy na te smoczki. O, 4, 5. Dobra. Anioł już może dobić w sumie. I tutaj zostały tylko te smoki, ale to ten. I jest elegancko. Kolejny pancerz. Zbroja cudów druga. No i mamy też pierścień.
Znowu Łukasz, nie mogę. Kurde. Aj, dupa. Musimy jeszcze raz toczyć pojedynki. To mnie denerwuje. Jeszcze takie długie pojedynki. Dobra, stoczę to, ten pojedynek, ale kurde. Nie lubię tego. Fajna sprawa. Puszczamy planowane i lecimy. No teraz to źle zagrałem w ogóle. Tak czy inaczej wygrałem. Nie no, mam szybkie jednostki, więc... Ale to też, żeby było bez streatu właśnie. Dobra, będzie bez streatu. Uuu, jakby się tutaj wpiedzielił, byłoby groźnie, ale... Dobra, teraz można zapisać. Żeby nie było już takich sytuacji, jak przed chwilą. No i tak jest, ogólnie pierwsza w nocy, ja tutaj nagrywam dla was ten oto filmik. Stwierdziłem, że fajna... fajny motyw właśnie, jakbym nagrał Chaosa i... tak właśnie się za to zabrałem. O, są moje, ale... fajnie. A nie, tego ze mną, tego koniec. Dobra. Jeszcze mogę się tutaj wyrotować, obczaić co nieco. 61, no tutaj weźmiemy sobie... Właśnie może będzie troszkę doświadczenia. Kiepskiej umiejętności już przynajmniej nie dostanę, bo nie mogę. Gdyż mam wszystkie te sloty zapełnione. Dobra. Nic mi nie zabiły. Koniec. Nie! Znowu! Kurde, co jest? Co się dzieje? Jeszcze raz. Jeszcze raz znowu smocze utopię, tak? Nie, to nie ten zapis. Dobrze, że zrobiłem ten zapis kolejny. Musimy chyba jeden dzień, czy zrobiłem. Na następny dzień stoczymy te jeszcze pojedynki. Dobra. Co się gra pierdzieli? Z tego co sami widzicie. Trzeba. Zapis. Dobra. W zamku nic. Kolejny dzień do przodu. Fajnie. A, przyspieszę wszystkie jednostki. Będzie szybciej. Dziesięć tygodników. Nie no, mamy dwie księgi, chociaż... no ten by miał te dwie księgi. Więc dobra, zrobimy w ten sposób.
mamy dzięki temu demową wizję. Zawsze coś. Jeszcze poeta w ogóle nie... Nie skończyłem zwiedzać. Jest, w końcu, mistrz, poziom dyplomacji. O to chodziło. Zostawmy w spokoju. Nie bardziej ciekawi tutaj, czy mogę sobie coś dołączyć. Czy niekoniecznie. O, za hajsy, ale dobra, nazbieramy. Dobra. Ja na razie bym sobie poszedł na jedno pulty, ponieważ biblioteka, no to też mamy kolejne umiejętności. I tak, bo jak one chcą uciec, to do walki. Bo jakby nie patrzeć, nie mam zbyt wiele tej. Nie mam zbyt takiej potężnej Ivy, żeby jeszcze wszystkie potwojki uciekały. Nawet nie mam miecia. Koleja. Dobra. O. O, tutaj mamy te. Jak grubo po prostu. Najgrubiej dołączyliśmy zająbiste potworki. Ich też byśmy mogli przytulić. Olać, olać. Dobra, taki hektar szedłem, no to teraz jeszcze mogę sobie tutaj podskoczyć. Przy okazji. No i tutaj mamy satyry obie. To są właśnie te satyry. Tutaj mamy ich animację pokazaną. Całkiem spoko. Behemoty, gdzieś tutaj też widziałem behemoty. Przytulić się chcą, za darmo. To mi się podoba. Więc miejski poeta, zostawiamy sobie trochę jednostek. Ja przytulę sobie kilka jednostek, więc jeszcze bym coś zostawił. Tych zostawimy i tych. Dobra. Czy chcą dalej się dołączyć? Tak, no to jest mega. Niebieskiego już bym mógł zmiażdżyć, ale po co? Ja się tutaj chcę pobawić jeszcze nieco chociaż. Dobra, miejski poetal. Co? A, mam bohatera, no tak. A więc się nie udało. W każdym razie lecimy po behemoty. Te dołączymy, może tamte behemoty dołączymy. Te artefakty w ogóle, mogę sobie jakieś wrzucić, jakiś lepszy artefakt mam? Nie mam. Mogę sobie to dopiedzielić, żeby mieć po prostu tyle wiedzy, że tutaj mogę sobie sprawdzić. Ja ci chcę uciec. Tak są. Też chcą nawet dołączyć za hajsy. No ale nie potrzebujemy. Oczywiście Aimee jest najlepsza. Teraz siła Aimee to bez zgodnictwa. Kogo ja tu mam? Astrala. Nie potrzebuję Astrala. Czy chcą za darmo teraz? Nie, dalej za hajsy. Koleja. Wszystko wymaga hajsów. Żaden z tych stworków nie chce za darmo. Przegięte. A my bierzemy Aimee trochę, przynajmniej. W sumie poczekamy sobie na tego powrót. I dopiero wtedy polecimy sobie gdzieś.
A ten pewnie do końca many będzie latał sobie po tej mapie. Atakujemy, doświadczenie będzie. I behemoty sprawdzimy od razu, jak sobie, jak się sprawdzają w boju. Nie sprawdził. Co za coś. Moje ale kuleją. No ale to mnie ciekawi, właśnie tutaj mamy potężniejsze jeszcze umiejętności. Laczki mam założone, laczki mam założone, okej. Trzeba czekać. Nie, no nie potrzebuję. Ifyty z daemą. No, weźmiemy sobie ifyty, weźmiemy no, tutaj ten, tą maczugę i coś pomyślimy, co dalej. Tego hajsu trzeba jak wejdzie i nazbijać. Ja tych nie potrzebuję. Uciec. A, ten artefakt wezmę, damy tamtemu. Będzie mi zbijał hajsy. W takim razie. A ja sobie jemu powalczę. Może teraz uda się bardziej przetestować te jednostki. Jeszcze 9. Nie zabiję mi na pewno behemota. Behemoty są jedną z najbardziej wytrzymałych jednostek. 300 punktów życia, więc to jest. Robi swoje. Do walki 60 w ogóle gigantów. Jest sporo, one są silne dość, ogólnie, minotaury, ale jakoś się pojedziemy, wiadomo. Niestety złamana strzała. Jeszcze ja sobie przyczekamy. No, ten jest zmieciony. Mamy też 300 wytrzymałości, więc polecę. Jakby co, to sobie właśnie skrzeżę. 20 poziom. Tutaj trochę siły, tutaj troszkę siarki dostaniemy. O, zawsze coś. Spoko. Ogólnie siejemy z gniot na mapie. No bam. Czekamy tutaj jeszcze. No tego hajsu w sumie już mam wystarczająco, ale... O! O! Dobra, nie będę coś u pojedynku z nimi, ale... Może będziemy sobie mogli stworzyć artefakt, który mi da pełno hajsu. Jeszcze jednego artefaktu potrzebujemy, który właśnie hajsy, tam 250. Uciec, uciec, okej. A więc lecimy na górę. Z powrotem. W takim wypadku. O, smocza utopię, no to nie aż tak szybko. Hajsy mi się przydadzą. No i mega, znowu mega trafiłem.
gdzie jest planowanie. Musi zabić. Nie zabił. Cholera. Coś pewnie stracę, ale... Nie będzie to jakoś dużo. Zawsze mógłbym sobie je wskrzesić poza tym. Tecze lwiej odwagi. O, te buciki mi się przydadzą. Mamy tecze zajebistą. Okej, wrzucę sobie to, wrzucę sobie to. I już mam kozacką postać. A jakby inaczej. O, 139 kawalerzystów to już jest w ogóle zgniot kompletny. Nie wiem, kończyć tą mapkę, czy zwiedzić sobie jeszcze, czy coś. O, mamy artefakt znowu. Czy ja mam ten artefakt, czy to jest... Nie, to się zwiedzi, to dobra. Nie no, w sumie okej. Jak najbardziej na plus. Ja już tutaj nie mam miejsca niestety, żeby dołączać jednostki. Zwiedzimy może, zobaczymy co tam jest. Wracamy. No niewiele tego jest. Czerdziej zostawimy w spokoju. O! Dobra, olać anioły, mam nasze niebieskie mocy. Jest potęga znowu, jeszcze większa. Cyklopy możemy sobie wziąć jakieś umiejętności, ale... Dobra, lecę z powrotem. Wracam, mimo co już tutaj się zastanawiać zbytnio. Osiemdziesiąt. Teraz pytanie, czy mi starczy hajsu na to. Na te stworki. Wszystkie. Mam nadzieję, że styknie. W końcu cyja sobie gdzieś pójdzie. Ile? 76. No dobrze. Więc poczekamy te kilka dni. O, 125 czerdziej. Dobra, czerdzieje mi się bardziej przydadzą niż fety. Weźmiemy sobie w ten sposób. Dobry jest tam. Potęgi ciąg dalszy. Dobra. No nie wierzę w to, no. Jeszcze fajnie by było tutaj zobaczyć co jest, więc wezmę, zabiję tych i sobie odkryję bohaterem kolejnym. O, to mi się przyda. To mi się jak najbardziej przyda. One chcą uciec dodatkowo, więc... Więc sobie po prostu zgarniemy. Zwiedzać. Nie ma tutaj nikogo fajnego. Cyklopy bym sobie dołączył, ale nie chcą, niestety. Moje narzędzie potrzebuję. Tutaj zobaczymy, co jest i spadamy. W końcu. Na pierwszy dzień będę w każdym razie w zamku już. Tutaj coś było do przyłączenia, też pamiętam, ale nie wiem. Dobra, olać. Czekamy jeszcze jeden dzień i biedeonki. Okej. Okay. Hajsy się przydadzą jak najbardziej. Teleport do zamku.
tutaj wymiana. I tak, masz tutaj kilka artefaktów. Masz to, masz to. Masz to, masz to. Dodatkowo te zwoje nie są potrzebne zbytnio. Niektóre. Też tarcza tam ma słabszą chyba tarczę, dobra. Inferno, hipnoza. Też jest słabe. Dobra, to wszystko. Pierwszy dzień, 8, zakupię sobie jeszcze wszystkie i... Okej. Dobra. No więc tak, trzeba tutaj wrzucić kapelusz, tutaj trzeba wrzucić kilka artefaktów ogólnie. Żeby też już miała jakieś fajne umiejętności. Tą. To się bardziej przydaje. Jeszcze księgę właśnie. Jakbym wrzucił. No wiem. I będzie miała tą wizję. No też. Okej, co ja tu jeszcze mogę? Nie mam już nic. Słabo. Ożywienia też nie potrzebuję, tego artefaktu też nie potrzebuję. Dobra. Na chwilę mogę jeszcze nosić to, ale później mi się to nie przyda. I AE mi trzeba zostawić. No, zostawię wszystko z tego zamku. Też nie potrzebuję. Albo co, ja niech właśnie oddam księgę i dla niej wezmę właśnie rozbójników. I tutaj sobie wezmę jeszcze tych. Dobra, i tak ogólnie do 5 miesiąca popykamy. Zobaczymy, co uda się jeszcze przyłączyć. Teraz to już w ogóle będę latał, zbierał i w ogóle będę... Będzie mega, szybkie. Ja już nawet nie wiem, gdzie iść z tego wszystkiego. Pójdziemy sobie tutaj na dół. Polecie. 80. Drogie one są. Strasznie drogie. Za hajs nie chcę. Już potworków. Tak możemy mieć zajebiste stworki z darmo. Te anioły niepotrzebne mi są wajmi. Dobra. A wezmę sobie. I zakupimy jeszcze tutaj troszkę tych i można śmigać. A, manę trzeba odnowić. Też pojadę. Tych bohaterów nie potrzebuję. No okej. Cholera! Hełm boskich mocy. Jak tak dalej pójdzie, to ja sobie tutaj kurde stworzę miecza nie z niego sojuszu jeszcze. Mieć sprawiedliwość by się przydał w takim wypadku. Aj, uciec. Ciekawe, czy czy też by chciał uciec. Weźmiemy sobie na doświadczenie. W sumie ma ten wizję, ale nie ma dyplomacji nawet mistrzowskiego poziomu, więc to jest kicha. Idę właśnie walczyć. Dobra. Lecimy, trzeba toczyć pojedynki.
bo bez doświadczenia i bez mistrzowskiego poziomu dyplomacji, no to niewiele zdziałamy tutaj. No ogólnie tak to mówiąc. No bohaterko, dobra. Już dawno mogłem to zrobić, ale... Tak się coś się zabrać nie mogłem za drugiego bohatera. Za drugiego bohatera właśnie. 9 poziom, okej. Lecimy gdzieś na dół. Tych stworów nie lubię, ultra, ponieważ jedną manę. Dobra. No i co, chyba sobie pójdziemy tam na dół. A tutaj będę zwiedzał w ciągu dalszym. Cały czas. Weźmiemy sobie te mankapy, mówię, jak przyda się. Mojale, na tych potworekach mojale odzyskamy. Jeden oddział strzelający, w tym jeszcze te. Aby jakoś przetrwamy. Pustynia. Pustynię zaję się wbiorę. Tam są najbardziej kozackie stworki ogólnie. Dobra. Zbijamy jeszcze tego. Tak popykam, myślę, że do drugiej. Nie wiem, ile to zajmie. Ponieważ komputer pewnie kisi dalej z jednym zamkiem. Magia wody. No tutaj musimy walczyć przede wszystkim. Już mogłem na szybkiej walce te pojedynki toczyć. A i nawet nie mam przyspieszenia. Na tyle dobrego, słabo. A zatem mam jednostki strzelające potężne i... To jest zawsze na plus. Dobra. Powinien dojść. No i jest, mamy. Koniec. Talent magiczny. No weźmiemy sobie talent magiczny. No i magia ziemi też pozostaje. Przede wszystkim doświadczenie tutaj. Bohaterka. No, musimy jak najszybciej właśnie zgarnąć się te. No, tą dyplomację, żeby móc też normalnie dołączać. Tak jak tam tutaj, właśnie. Bierze, dołączę wszystko. Co tam jest? Giganci? Nie, co się dzieje, bo ta... Chcą, no to lecimy po nie. A co się wyda? Sandały też nie. Tego niebieskiego już bym tak zmiażdżył pewnie. Ale po co? Lepiej się pobawić troszkę jeszcze. Pozwiedzać, podłączać. Cieszyć się wielką ogólnie. Chyba, że weźmie, zrobię, wymienię ten za doświadczenie, ten ma w sumie sporo stworków, które nie są zbytnio potrzebne, jakby nie patrzeć, znaczy no, przynajmniej kilka z nich. Czemu ja się biorę? Nie. Dobra. Koniec. 13 poziom.
poletał. W takim wypadku, o, manę sobie odnowię. I tym głównym bohaterem się przyteleportujemy też. Oddamy kilka jednostek na wymianę. Będzie spoko. Anioły też mogę poświęcić. Istoty lub artefakty, no to artefakty też mogę. A więc spoko, ale tamten ma artefaktów w hu. A więc poświęcimy te artefakty. No bo większość z nich tak naprawdę nie potrzebuję już, mam lepsze. No zbieję cudów jednak tutaj do tego bohatera musi być. Ale na przykład sandałów mam pełno. Pancerz tytana też sobie wezmę. Ten hełmik też jeszcze jeden, dobra. I to w zupełności im powinno wystarczyć. Jeszcze no, jednostki. Masz tu umy. Dobra, powinno w zupełności wystarczyć na te kilka poziomów. Tu mam wyrę, okej. Okay. Dobra. Pancerz tytana też tutaj. I dobra. No, 14, 15. 16, 17. No to jeszcze jednostki trzeba. Ale jak jednostki? Istoty. Istoty lub tego, artefakty. Ale jak mogę istoty przenieść, bo tutaj nie ogarniam tego. Nie, to jest chyba tylko właśnie artefakty, ale mi się wydaje. No i nie mam już zbyt wiele artefaktów, więc znowu pozostaję bez tego. Dobra. A te istoty fajnie po prostu zostawiam sobie, bo nie potrzebuję zbyt wiele. Dobra, polecimy na szybkiej walce trochę pojedynków i będzie ok. Mana odnowiona. Mogę śmigać dalej. Szybka walka. Jakoś mi się uda powbijać te levele. Myślę. Dobra. Śmigam tam. A bohater niech sobie odnowi many. Anioły też już mi nie są potrzebne. Kawalerzystów też mogę zostawić na dobrym sprawę. No, trzeba walczyć, zyskując doświadczenie. A tutaj... A tutaj lecimy z powrotem właśnie na tamtą swoją mapkę. Ponieważ tam było ogrom do zwiedzania. A tutaj wbiłem się do kompa, który swoją drogą ciekawi mnie co ma. Aż chyba sprawdzę, kupię sobie, żeby wykupić wszystko już w tym zamku. Ale on jest słaby. Kurde, za szybko sobie to rozplanowaliśmy, nie będzie zabawy. Utopia, to jest to. Tego mi było trzeba. No, nawet kilka jeszcze artefaktów sobie dostanę, więc będzie ok. Wizja? Nie ma, lodowy pocisk niestety.
ma buty typa, a będę sobie mógł stworzyć za niedługo. Jeszcze mi tylko brakuje tego. Kaptury mamy. Amulet grebarza właśnie mi brakuje tylko jedynie. Ptaszki za hajsy. To za grube hajsy. Tytany chcą uciec. Tutaj też były gdzieś ptaszki. Ale też za hajsy. Wszystko za hajsy chcę. To mnie przejarza. Nie, dobra. Kajetogajew by się ogólnie przydał, mega. Dobra, szukamy dalej. Jest, dyplomat jest zaawansowany. Tutaj czekamy na magię ziemi. Więc dlatego nie biorę żadnych umiejętności. Może sobie pójdę na komputer po prostu pod eksperyment. To to jest Irland. O, Irland dołącza też sobie jednostki, dobra, więc... zmierzymy się. Zmierzy się dwóch dyplomatów. Będzie spoko. Tylko bez szybkiej walki. Tutaj z komputerem, więc... I do zakładu się wybiorę. Ale ma to. Możemy sobie zakupić. Okej. Okay. Szybką walkę na chwilę. Jak to to jest? Nie powiedzcie mi. No nie, no to jest nieporozumienie. I uciekł jeszcze. No nie, no. Nic doświadczenia przez to nie dostałem. Kompletnie nic. Ale ja idę tam dalej na dół. Coś pozwiedzać. A tutaj szybka walka. O, jest mi sprawiedliwości, o, w ogóle księga magii. Trzeba odnieść teraz. A to tam tylko naguje na chwilkę. Więc okej. Masz tu Gladius, ja tutaj mam miec sprawiedliwości. Zbroja? Jest miec angielskiego sojuszu, no to kurde. Pomiot konkretny, wszystkie księgi magii. Jeszcze posiadam, dobra. Co by tutaj można było założyć jeszcze fajnego? Cięciwa? Tak średnio te cięciwa pasuje. Masz tu kapelusz. I dobra. To wszystko. Jeszcze oprócz tego mam miliard zwojów, które mi kompletnie się nie przyda na nic. Do walki uciec. Kurde, mogłem cyją tutaj pójść. Właśnie tak myślałem sobie. Ale dobra. Ja stoczę pojedynek i będzie po prostu mistrz dyplomacji. Kurde. Nie chciałem ich atakować. Jest tyle potworków, naprawdę, że ja nie wiem kogo tutaj dołączać, kogo unikać. Jest za dużo tego aż, po prostu. Ciekawe, czy ma więcej niż tego. Więcej zamków. Nie, ma jeden zamek. Szybko bym go mógł zgnoić. Ale po co? Skoro można się pobawić. Ale gówno dostałem. Szczęście weźmiemy sobie. To nie mamy nawet magii ziemi, nie? Słabo. Najważniejsze, że jest dyplomacja. Za to ten bohater to jest Ultimate. Dołączyć, najpiękniej.
właśnie, no trzeba się pobawić teraz właśnie, bo ma, jest taka możliwość, no to można. Biorę Gorgony. Ile tam tych Gorgon, no sporo. I tylko spójrzcie, miecz angielskiego sojuszu. Co robi? Modlitwa na wszystkich, dziękuję bardzo. W sumie te jednostki są w chuj szybkie, ale jeszcze tutaj dodatkowo puścimy sobie klonowania, żeby ten pojedynek nie trwał wiecznie. I okej. Pyk, 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 koniec. Dziękuję, dobranoc. W sumie bym mógł dołączyć, ale po co na cholerę? Właśnie, ja w ogóle nie potrzebuję tych wajmi, co oni tutaj robią. Jeszcze skoro ja mam wizję. I mogę z niej korzystać. No to sobie jak najbardziej zwiedzamy. Tak pobiegam po tej mapce. Poszukam, może znajdę jeszcze coś fajnego, żeby dołączyć. Tam mam tytany, więc sobie tytany wezmę. Znowu. Okej. Okay. No właśnie, tutaj są te. Więc sprawdzę. Czy chcą się dołączyć do walki. A, do walki. To nie najlepiej świadczy o zawodnicy. Skoje potwory chcą do walki stawać. Dobra. Mamy złoty łuk. Złoty łuk można sobie wrzucić. Księga magii powietrza by się przydała. Bo bez tego jest ciężko. Nie no, ogólnie chyba sobie wezmę aż tamte stworki, tamte węże, ja sobie dołączył może tamte. A więc Cyja, możesz mi oddać te węże. Aczkolwiek jeszcze możesz tutaj zwiedzić żywiołaki. I obserwatorium się przyda. No, mamy czerwone smoczki. O, mamy tutaj, no tylko spójrzcie, to jest taka kozacka mapa. Dobra, wyrzucimy sobie hełm, ponieważ i tak tam już widzę kolejną księgę. A my zdobędziemy dla niej, w zamian dla niej właśnie księgę. I będzie spoko układ. Wizja. Uciec. Za hajs. Dobra. W sumie jest taka ogołocona teraz. Ta Cyja. Strasznie ogołocona, bym powiedział. Ogniste ptaszki możemy sobie dołączyć. Jak najbardziej. To chyba nie chcą. No, chcą uciec. Słabo. Ale Feniksów ja bym sobie zrobił tak dużo więcej. A to by trzeba było znaleźć fort na wzgórzu też. Kto to idzie? Jak to Elon? No to zmierzy się z nim. No to jest ich chyba najlepszy, tak? Tak, to jest ich najlepszy. No to co? Chcecie zobaczyć walkę z najlepszym? Pewnie, że chcecie. Dobra. Uciec. A to gnojki. O, zielone smoczki chcą przyłączyć. Okej. Okay. To coś jednak dla tej Cyje mogę oddać. Masz te smoczki, masz te feniksy. Nie no, feniksy mi się przydadzą. Mam szybki ruch mega, dzięki nim.
to? 1000. Zresztą to nie telefon. Dobra. Idziemy na tego typa. Albo się steleportuję do zamku i odnowię manę i wtedy pójdę z taką pełną siłą. Jeszcze najlepiej jakbym przechwycił ten. Właśnie, bo tam na dole gdzieś widziałem. Tam na dole właśnie gdzieś widziałem jeszcze. Nie potwoja tyle co potwoja, ale też widziałem tam właśnie. O, dołączyć chcą. No i mega. No właśnie kajdanki widziałem. No więc po kajdanki skoczymy. Uciec. Szkoda. Jakby chciały za hajsy, no to też bym sobie je skleił. A to lecimy po smoki w takim wypadku. I po kajdanki. Pewnie nie będziemy mógł zwijać przynajmniej. No, okej. Okay. A co ja natomiast, no nie wiem co ona tutaj może. Niewiele zbytnio może. Może sobie wrócić do zamku. Żeby odnowić manę. I to jest chyba dobry układ. Jeszcze tutaj mam te ptaki. 5 diabłów, no kolejny 5 diabłów. Ja tego nie ogarniam. Dobra. A więc smoki już mamy, a więc lecimy potem. No i tak jeszcze chwilkę pogram i kończymy już w ogóle ten scenariusz, bo on jest bez sensu w sumie już. Jakby nie patrzeć. Jestem za dobry. No nie mogę. Niestety nie posiadam wolnego slotu. A z ogromną chęcią bym sobie je przyłączyć. Dobra, klonowanie. Lecimy do tego typa. No, księga magii wody. Ale mam. To mi nie potrzeba. Jeszcze tutaj zobaczymy. Może coś jest fajnego. O, uciec. Uciec, kto ich chce, niestety. A, weźmiemy sobie jakiegoś normalnego swoje do Amy. I odnowimy manę i też lecimy zbierać te ptaki ogniste. To jest ich najlepszy, który się tutaj właśnie idzie i idzie ten najlepszy ich, więc... Okej. Okay. Obadam sytuację, co tutaj jeszcze jest i lecimy do tego ich najlepszego. W 300. Jeśli jakbym zgadnął z zamku, to by było kurde 500. Dlaczego ja no, nie mam tego wolnego slotu już? Cholera. Nie no. Wiecie co? Autozapis zostawimy sobie. Ja zawsze może przyłączyć później. Jeszcze sobie weźmiemy je do Amy, no to już w ogóle powinny się przyłączyć. Dobra.
dobra. Tutaj mamy taki, tam mamy ten resztę, dobra, okej. A ten niech leci na tego najlepszego, bo ja jestem ciekawy tej oto walki właśnie. No, pewnie nic nie stracę, znając życie, ale... Ale walkę stoczymy. Nie będzie najgorzej. No, jeszcze sprawdzę tutaj, co się znajduje. Obadam sytuację. Nie ma nic. To ich najlepszy? To ich chyba najlepszy. Nie, ich najlepszy jest tutaj. No dobra. Koniec zabawy. Zapiszemy sobie przed tą walką. Wszystko jest wrzucone, jest wszystko wrzucone. Anielskie strzały to też bym sobie mógł stworzyć taki potężny artefakt. To sobie wrzucę, to mi się bardziej przyda. No i kurde, nie wierzę, nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to. On jest ich najlepszy? Co to jest? To jest jakaś kpina? To jest jakieś nieporozumienie? Ja mam z nim walczyć? Przecież ja go w jednym ruchu rozwalę. Naprawdę, to jest... Nie, to nie może być prawda. Chociaż 16, 15. Chociaż nie, może w drugim. Na dwa czarodzieje stracił. O koleja. Nie no, ale on jest słaby, naprawdę. Czy te jednostki znikają, to ja nie wiem. Albo ma ten o właśnie. Nie no, ja się teraz zdenerwowałem w tym momencie, no. Czuję się sfrustrowanym. Zdegustowane i wszystko inne. Bo to jest słabe. Ja się tu męczę. Zbieram. Dołączam najlepsze stworki. Liczę na jakieś wyzwanie. Nawet w Poetalu jeszcze mnie nie było, a w Poetalu są najlepsze stwory. I to jest najlepszy pojedynek. Co? No nie. Dobra, wyłączamy sobie tych i koniec. No po prostu będę szedł na tego typa, bo się zawiodłem. Ci ile chcieli? 200 tysi. A więc jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać. Są te najlepsze. Ja bym sobie je przytulił właśnie. Tamtym najlepszym podejdę tutaj później. Ten Kolo chyba nawet nie mógł rozwalić tych jednostek tutaj, które się znajdują. Dobra, o, jeszcze czarodzieje, no mi się to podoba. Czy chcą się dołączyć? Tak. Mega. Mamy fiolkę w ogóle. No to będzie potęga. Co ja zrobiłem z tym pierścieniem? Czy ja go sprzedałem? Czy ja jestem na tyle głupi i sprzedałem pierścień, który mógłbym sobie teraz stworzyć artefakt? Chyba tak. Tak, sprzedałem pierścień życia. Chyba, że nie miałem pierścienia życia, nawet nie pamiętam już. Jak on znajdziemy? Żeby sobie stworzyć ten artefakt jeszcze. Dobra. Tak czy inaczej mamy tego. Okej, fajna sprawa. Feniksy chcą się przyłączyć, zaraz bierzemy. A, to już tamtych nie wezmę.
No dobra, to lecę też zwiedzać. W sumie nie ma co stać w miejscu. Banda. Nie no, ja tutaj mogę dołączyć wszystko, a tak naprawdę nic nie chcę już. Bo to co mam, to mi zupełnie się wystarczy. Teraz szukam przede wszystkim takich potworków, jakie ja mam. No ale... tak średnio. Coś się pojawiają, dobra. Tych sobie weźmiemy naturalnie. Co tu jeszcze jest? Nie ma nic. Więc trzeba lecieć, ulepszyć to było gdzieś tutaj. Gdyby do ulepszenia albo... A nie, jest tam. No dobra. Wyota, wyota i będziemy. Pieśń życia trzeba gdzieś znaleźć. Dobra. Mniejsza. Tutaj się nic nie dzieje. Chyba trzeba zakończyć tą mapkę. Tyle chyba do 3 właśnie musimy, no, tych sobie ulepszymy. Oddamy. Ten jeszcze pieśń życia skołujemy i będziemy mogli kończyć. Naprawdę, bo no, po prostu bez sensu jest kontynuować dalszą rozgrywkę. Już. Oddam, będziemy mieli Feniksy, fajnie. Fajna sprawa, dobra. Wezmę te. Chyba wezmę sobie je. Dobra, w sumie tym też bym go rozpierdzielił i to niejednokrotnie. Fajnie jakbym gdzieś mógł ulepszyć te ptaszki. No właśnie, jeszcze oddawaj ten w takim wypadku. I tą fiolkę. Ta fiolka mi się przyda. I pieśń życia by mi się przydał, który chyba sprzedałem. Tak, sprzedałem pieśń życia. Nie czuję się z tym dobrze. Powiem wam szczerze. No ale trzeba zdobyć kolejny pieśń w takim wypadku. A tutaj lecimy do poetalu i też sobie dołączę kilka stworków i jeszcze popykam, nie wiem, z pół godzinki max ten scenariusz potrwa po prostu, bo to jest czysta zabawa, no jak widzicie sami, no ja sobie tutaj się bawię na całego, tylko się zdenerwowałem troszkę, myślałem, że będzie jakaś większa rywalizacja, a tutaj się okazała kpina największa. Tytani chcą uciec. Słabo. Bo z ogromną chęcią bym ich dołączył. Ile? Za 140. Słabo. Każdy chce hajsu. No to też lecimy gdzieś tam. Zwiedzać. Może dzięki temu szybciej znajdę te pieśni. Komputer no nie ma najmniejszych szans. Gdzieś tutaj wylądował, jak to to jest? Kulant. Dziadek Kulant. No, no naprawdę to jest już kpina, żeby z dziadkiem Kulantem bujać. Jak jest ich najlepszy, to jest w ogóle kpina. Dlatego właśnie wolę z kimś normalnym takim przeciwnikiem, w sensie człowiek. I wtedy gra się dużo lepiej, dobra. Bo jest większa rywalizacja też. A wezmę sobie też śmieci. Coś fajnego będzie.
Trzeba znaleźć pieśń życia, tylko nie wiem, gdzie on może się znajdować. Tu znajduje się. O, starożytne behemoty. Uciec. Zła masy. Powinni się przyłączyć do takiego mistrza jak ja, a tutaj jeszcze chcą uciec. Dobra. Czy ta mapka jest taka pusta naprawdę już? Chowance sobie możemy przyłączyć do Emi. Nawet chowancami bym go rozwalił już. Za mocno Emi. Szczęcia wystajecie. Mam, o, to może będzie. Jest często właśnie w tych dni. Jest pieśń życia. Udało się zakupić pieśń życia, więc teraz możemy się cofnąć, ewentualnie skoczyć tutaj. Mamy eliksir życia, jesteśmy jeszcze bardziej potężniejsi niż byliśmy i... Nie wiem po co mi to, bo... No... O... Czyli mógłbym ulepszyć teraz Feniksy. Tylko bym chyba potrzebował kupę szmalu. Dobra, najszybsza droga. Jako spróbujemy wykupić i kupić te Feniksy. Żeby mieć jeszcze bardziej potężniejszą armię. Potężniejszej chyba się nie da. No nie, no da się, ja tutaj bym nakosił tyle tej armii, a jeszcze przecież nie mam po co. I to mnie demotywuje. Dobra, zwiedzimy sobie troszkę poeta, może znajdę jakieś coś fajnego. Wizja. 140 tysięcy. Cholera, skąd ja tyle hajsu wezmę na te twoje, to ja nie wiem. Przydałoby się twierdza, nie bym sprzedawał jednostki za hajsy. W sumie da radę chyba zrobić. Bo tam widziałem ten... twierdzy. To trzeba będzie się po prostu przejść. No te już chyba mamy. Hajsu. 150 tysięcy, ja pierdzielę. Gdzie to, że tyle hajsu? To jest twoje, chcę. Dołączamy sobie, co jest lepsze z twoich i będziemy handlowali najwyżej. O, to mi się przyda. Ja nie wiem, jak komputer mógł stracić tyle armii, ale mniejsza. Są hajsy. I behemoty. Starożytne behemoty. Tu też są hajsy. Aha. Dobra. Wracamy, dołączamy i spadamy stąd. I kończymy ten scenariusz, bo to jest tragedia.
Ja, skąd ja się tutaj w ogóle urywałem? To ja nie wiem. A, chyba stąd. Nie, no nie wiem. A może? Nie. A nie, ta jest ta. Dobra. Już kurde nawet nie ogarnąłem bohatera. Dobra. Potężna imię. Jest, jest. Wystarczy w zupełności. Kończymy to. Teleportujemy się najwyżej na zamek, odnowimy sobie manę i lecimy już na komputer. On jest tutaj. Mam dwa zamki. Ile ma komputer zamków? Ma dwa. Co za gnida. Ja idę mu najpierw na ojczysty. Demotywować. O, jeszcze Irland jest do załatwienia. Tutaj są te satyry. No i dobra. Nie ucieknie. Aj, wszystko już chyba. A ematy też? Nie, a ematy nie zabijamy. Ej, szkoda. Dobra, trzeba dzieje sobie wskrzesić. Tak jest słaby tej jednostki. Koniec, dobra. Nawet nie chce mi się. Już. Ma wyota w ogóle w zamku, a nie korzysta chyba. Co za koło. No, taka fajna łapka. Ze stwojakami. A nie można wykorzystać. Dobra, Fenicję jeszcze sobie przytulę. Dobrze. Jest jeszcze coś? Chyba nic nie ma. Takiego fajnego. Co by chciało się dołączyć za darmo. Ta bohaterka też może pomóc nieco i... Wiedzę, że tamten bagienny ten, zobaczymy, tam myślę, że jest szansa, że spotkamy dziadka Ulanda i nakupiamy mu do grupy. Dobra, koniec. Nie wiem, kto ma czelność tam obok zamku krążyć, ale... Zwiedzę do końca i po prostu... Kto tu jest? Elesie. No dobra. Chyba nie jest takim samobójcą, że pójdzie na mnie. Ale no, ja pójdę na niego. Złote smoki! Jak pięknie. Taka mapa, piękna mapa właśnie. Taka piękna mapa. Oj, tragedia. Skończyła mi się mana. Ha. W najgorszym możliwym momencie. A ty gdzie tam? Koniec.
pewno tam właśnie dziadek Ulan coś podziałał i zdobył właśnie. I ucieczka. Przydałoby mi się do tego tamto. Ale jak nie ma, no to mówi się tył. No. Złote smoki jeszcze dałem, można było wziąć, ale to już wszystko by można było wziąć. To tak naprawdę nic już kompletnie nie potrzebuję. Trzeba dziadka Ulanda znaleźć i nakopać mu do dupy. Mam nadzieję, że na końcu tej drogi właśnie znajdziemy zamek. Jego zamek. Chociaż nie do końca. No bo tutaj go nie widać. Gdzie ten niebieski się mógł zasieć? Olać. Szybko walka. Ile tych hełmów jest tutaj? Nie ma, w każdym razie ja sobie wyjdę, żeby odkryć. Ewentualnie jakby był, no to by się pojawił. Jest studnia, tu jest studnia. Dobra, lecimy do studni. Zrzucimy te laczki, bo będę się przy. No i dobra, laczki można z powrotem zmienić i lecimy i ten tutaj właśnie główny. Kompletnie nie wiem, gdzie mam iść, gdzie go szukać. Jest tutaj. Dobra. Okej. A tam zamku chyba nie ma. Dziadek Ulan, masz przejąbane. Gdzie ty masz, typie, zamek? O, ma odpowiedność, dobra. Nieźle. O, słaby. Ale ja jestem słaby. Nawet z pechem sobie wierzę. Koniec. Po dziadku Ulanie. Ale tutaj był w ogóle. To było podejrzane. No, przypuszczalnie miał też wyjotowy miajów. Co mu zostało? Kto mu został? Tutaj. Temu został w ogóle. Znowu sobie go wygubił. I ma te moje potworki. No dobra. Trzeba się męczyć i szukać jego zamku. Więc będziemy latali po całej mapie.
że w poetalu gdzieś się zaszło. Tutaj musimy coś zobaczymy po prostu na deogi. Tutaj może coś jest. Nie wiem, to będzie miejsce gdzieś tak, gdzie wyzbierają zasoby. Gdzie jest deoga? Tu jest zamek, ale go nie ma. Bo jest dużo zasobów. Nie wiem, tutaj też go tego. No nie wiem. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie on może być. Tutaj. Tutaj jest najmniej. Więc lecimy tam zobaczyć. Chyba, że on nawet nie jest tego w poetalu, a na powierzchni. Ale nie, no jest tutaj niebieski. A więc jest to podejrzane. Wydaje mi się, że jest właśnie tutaj gdzieś jego zamek. I ten zamek mu trzeba skitejać. Chwila. Kapłani chcą się przyłączyć. No ja już tutaj nikogo nie potrzebuję. Niestety lub nie. Nie wiem, to tam wyżej. Dobra. Chyba, że tutaj gdzie znajdę poeta. Będzie się przyjmować. Demon pas. Fajnie, ale... Ja nie tego szukam. Dlatego przydałby się Kaetogeof. Zusła. Nie potrzebuję już nikogo. Żadnej jednostki. Będę sobie skrzydła miała. Będę latał. A, mam pełną sakwę nawet. Przegięte. Słabe, że tu można przepełnić tą sakwę. Co, nie wezmę sobie biblioteki przez to? No to był. Nie wiem, to już nie ma sensu w ogóle wyjać, ale no wypadałoby skończyć. Więc się będę męczył. Mogłem skończyć, gdy miałem na to okazję. Nie no, gdzie on jest? Tam bohatera tam nie może być zamek. Jednak, mimo wszystko. Znajdę wszystkie miejsca, gdzie może być zamek. I po prostu... Musi też kiedyś wyjść gdzieś na powierzchnię, na której ja byłem. Tak mi się wydaje, a więc... Dobrze by było. Mi się mana kończy, ale to też jest do dupy. Okej. Może tutaj go spotkam gdzieś. Fajnie by było. Nie no, żeby tak się macie z komputerem. Tragedia. Thank you.
zamek, ale to nie jego. To mnie martwi. Dobra, przechwycimy zamek. Weźmiemy sobie gigi magów. Odnowimy manę i się zastanowimy, co dalej. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie on mógł się zasieć. No, jeszcze na pewno żyje. Prowadzi tutaj. Tutaj go też nie mam. Jest za dużo tego, ale tutaj jest zamek. Dobra, przejdziemy się, sprawdzimy. Obserwatory ja też wybrał i zbierał go. Pomogą może zobaczyć go gdzieś na horyzoncie. Kurde, nic nie widać. A przecież latam jeszcze dwoma bohaterami w dodatku. Żeby było śmieszniej. Nie no, gdzie on się zasiął? No, no to jest kpina, to jest tragedia. Jest. No dobrze. Znalazłem studnię i będzie szybciej. Chciałem sobie powiedzieć troszkę dłużej, co prawda, ale nie aż tak. Ale z tego, co widać, no to ma przystan też gdzieś. Przystan jest na terenach bagiennistych, na bagnach. No właśnie, a więc... Albo w portalu. No ale w portalu też bym go widział już. Chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, ola ptaki. Trzeba zwiedzić bagno wszystko. Nie wiem, to tam, na tamtych bagnach właśnie, no tutaj powinno to być coś. A nie ma, chyba że jest tutaj. Bo jest droga. No to możliwe. Patrzę. Dobra, a ja sobie dołączę jeszcze z twojego jakiegoś. Będę potężniejszy. Chociaż nie wiem po co. Nie, to też nie jest jego zamek. Dobra. Miejski poetał. Co jest? Czemu tutaj? Ale Stefan, dobra, mniejsza. W takim wypadku na samą górę trzeba się udać teraz. Magowie chcą dołączyć, wszyscy chcą dołączyć, ale nikogo już dalej mi nie potrzebuję. Dobra, patrzmy sobie te skrzydła. Chociaż mam jedną. Dobra, i do tego poetalu trzeba się udać.
najszybciej. Wszędzie behemoty, wszędzie fajne, potężne istoty, ale tu go nie ma. Wszystkie potworki ogólnie ode mnie uciekają. Nie dziwię się. Ewentualnie niektóre chcą dołączyć. Dobra, tu jest zamek. Ale nade mną też może coś być i tutaj trzeba się przejść, ale najpierw chyba odnowię mamę. Dobra. Robimy wbitkę, widzimy i tutaj... No tutaj już mam dość. Po prostu. Nie no, ja go nie znajdę do końca drugiego tygodnia. Nie tego, a kolejnego. To się wkurzę i po prostu wyłączę. Bo to jest bez sensu. A, tylko czas ja co? Dobra. Na samą górę. Jest amulet grabarza. W sumie wezmę. Jeszcze jednego bohatera sobie stworzymy. Można. Będzie szybciej znaleźć typa. Już całą mapkę, no czy całą mapkę może nie, ale większość mapy zwiedziłem. No, no spójrzcie. I nic, kompletnie nie wiadomo, gdzie koło się zaszył. Czy ma jeden, czy więcej tam? Dobra, i co, idę gdzieś bez celu. I sobie ziemię. Będzie miał pewnie wyzbijaną, a nie jak tego. Znaczy wyzbijane zasoby obok zamku. Bo tutaj zawsze zbija. Tam na górze nie ma nic. Więc nawet nie boję to iść. Tutaj jest zamek, ale też nie. Tutaj też jest zamek, ale też nie. Tutaj możliwe, że coś jest. A nie, tu jest mój zamek. To też nie. Tu, na samej górze. Jest jakaś pustka. Więc warto się będzie tam przejść i tutaj też jest coś. Dobra. A więc lecimy na samą górę w takim wypadku. A tym tutaj gdzieś do poetaru. Się wbijemy i gdzieś, nie wiem, też zwiedzimy. Zobaczymy, może coś się uda. Jeszcze tydzień. Jeszcze tydzień będę śmigał. Bo mam dość. Poważnie. Już mi się nie chce. Dobrego miesiąca chyba go szukam. Mapa Giant to jest właśnie. Mapa bez końca. Z kimś na takiej mapce fajnie by się grało, ale samemu. Że z komputerem, no to, to jednak tak średnio bym powiedział. A
Aż chyba poczekam sobie i wezmę te starożytne behemoty, bo mnie kuszą. Nikoły co mi w ogóle. Nie, to trzeba dzieje w takim wypadku nie biorę. Co innego jakby zadałem chciałem. 26 poziom mam dopiero. Wyłączam niesamowite stworki. Tylko co mi po tych stworkach, jak to nie jest to. Ja tutaj musiałem zdobyć jeszcze innego niż stworki. Chodzi o zamek, żeby wiedzieć typa. W końcu. Dobra, to musi być tutaj. Bierzemy za... Chyba też się weźmie. Aj, anioły? Kurde. Uciec, niestety. Szkoda. Nawet bym za kogoś wziął. Tutaj może ma zamek. Skunks. Tym swoim nie sprawdzę, ale ten tutaj. Możliwe, że tutaj coś jest. A więc zobaczymy. Trzeba upewnić się. Zawsze jest jakaś niewielka szansa właśnie. No i tutaj też nie jest jego zamek. Zwiedziłem całą łapkę, chyba że jeszcze tam na dole może być coś. No na dole nie ma nic. Tam nie ma zamku. Tutaj też wątpię, że ma zamek. Tutaj może mieć zamek. I tutaj chyba będę zmierzał w tamtą stronę. Studnia, to mi się przyda. Okay. Nie, no ja tu byłem. No proszę. Chcę się przyłączyć do Zadajmo nawet. To jest nieco dziwne zjawisko. No to ja nie bierzemy. No. Nie mam pomysłu, już kompletnie nie mam pomysłu, gdzie on się zaszył. Aczkolwiek mnie to denerwuje. Bo nie da mi spokoju ta mapka, dopóki jej nie skończę. I się zastanawiam, czy aby to nie puścić na przyspieszeniu po prostu. Tego mojego szukania. Trzyletniego. Ponieważ sobie wybrałem jakąś mapkę chorą. Jest, tutaj się pojawił. Gdzie on się pojawił? Tu się pojawił, dobra, a więc tutaj może jest. Jest nadzieja. Jestem wolny ten bohater. Dobra. Ewentualnie chyba będzie szybciej, jak tutaj tak w ten sposób pójdę.
wejdę jeszcze po prostu do poetalu. No nie mogę nigdzie nawet wejść. Czy tu są góry takie i jest tu pan? Zdobyć manę. Tu jeszcze zwiedzę dodatkową trochę, może coś znajdę. Aczkolwiek nie wiem po co. Nie mam pomysłu na biegę, jakąś konkretnie. Stworzyłbym sobie jeszcze jedną postać, ale też nie potrzebuję. Więc też nie mam takiej potrzeby. W każdym razie jak się pojawił ten kolor, no to mi daje nadzieję. I gdzie to jest? To jest gdzieś tu chyba, tak? To jest tu. No, elegancko, bo ja jeszcze dołączę sobie może ptaszki. Chociaż nie, no ale dobra, ale kolejny wielka mapa, no. Mam przynajmniej nauczkę, żeby nie grać już na takich mapkach. Dobra. Tu jest gnój. No co za menda, jak się zaszył. Gdzie on jest? Całą mapkę przemierzyłem, a on gdzieś tam o sobie się skita. Mam 222 tych. Kurde, jaka potężna chwila, bo ja wezmę sobie jeszcze jakąś bibliotekę z wiedzę i wbiję, żeby mieć umiejętności wszystkie po 50. To też będzie spoko. Gdzie są umiejętności po 50? No nie wbiję sobie. Nie widzę żadnej biblioteki. A więc tutaj. Gdzie znajdziemy w poetalu czy coś. Jest gdzieś tu. Nie, no nie tu. Chociaż... Nie, no gdzieś tu. Dobra, drogą będę szedł. Że tam. Taka potężna mapka. Tyle fajnych istot. Ale nie ma potrzeby ich dołączać. Nie ma przeciwnika. Dobra, ten chyba źle idzie, więc się cofnę. I idę właśnie tutaj, w ten sposób, tutaj gdzieś pójdę. Nie, no do końca drogi prowadzi tutaj, więc nie. Więc to nie tu. Thank you.
takie eleganckie. Miał tylko jeden zapas. Bo jak będziemy miał dwa, no to jest... tragedia. Co to było? To nie tu. Cały sobie przyłączę. Mamy kurde 51 ataku. Też jeszcze obrony by się przydało. Troszkę ulepszyć. Tylko nawet nie wiem gdzie. No. Tak. Zajebistą postać, tylko nie wiem po co mi ona. Jest zamek, w końcu. Znalazłem Patałacha. Jest, udało się. Jestem mega szczęśliwy. Na szybkiej polecimy. Dobra. Dobra, tego typka sobie zgajnę. Zobaczyć się po troszkę. Dać dobrze. Nawet zwykła walka to będzie ostatni pojedynek prawdopodobnie. Jest, w końcu, kurde. Jak się cieszę, no to jest po prostu niesamowite uczucie. Móc w końcu skończyć scenariusz, już, którym powinienem skończyć. No gnój. Jest taki słaby, że nie wiem komu go mu atakować. Naprawdę. Ale go zabiję. Całego. Bierzemy obronę, będzie 50, dobrze. Tam jeszcze kogoś gdzieś widziałem. Tu jest, zbieram sobie. Żeby go zwalić. No dobra, w takim wypadku ostatni pojedynek, chyba pierwszy pojedynek tą typką, która ma też kozacką armię. Co ja właśnie. Standardowo nie wiem kogo atakować. Mam zbyt silne jednostki, a zbyt słaby komputer. Dobra, koniec. Jest. Gratulacje. Dobrze, jest, udało się. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia kiedyś tam, bo to jest mega ciężkie nagrywanie.
No i po prostu do usłyszenia w kolejnych filmikach. Na razie.